Święty Augustyn. Na wschodzie filozofowie chrześcijańscy pielęgnowali dawno tradycję grecką. Na zachodzie zaś próbowali iść własnymi drogami. To też Wschód dał filozofii chrześcijańskiej od razu wysoką kulturę, ale zachód dał jej samodzielność. Zachód najwięcej przyczynił się do tego, że myśl chrześcijańska była nowym początkiem w dziejach filozofii, nie zrywając ze starożytną tradycją. Jak chciał Tertulian i inni hellenofobi, ale też nie podporządkowując się jej, jak to uczynili Orygenes i jego następcy, znalazł koncepcję filozoficzną będącą wyrazem odrębnej chrześcijańskiej postawy wobec Boga i świata. Stało się to na przełomie IV i V wieku, a było dziełem świętego Augustyna. Życie Augustyna. Święty Augustyn urodził się w roku 354 w Tagasta w Numidii z ojca Poganina i z matki chrześcijanki. W mieście ojczystym, potem w Kartaginie, Rzymie i Mediolanie był nauczycielem retoryki. Pisma Cicerona pobudziły go do badań filozoficznych. Choć wychowany przez matkę w chrześcijaństwie, usposobiony był do niechętnie. Pierwotnie wyznawał manicheizm z jego skrajnym dualizmem dobra i zła. Później odkrywszy braki tej doktryny, przerzucił się do sceptycyzmu akademickiego. Dopiero w 386 roku lektura dzieł neoplatońskich skłoniła go do powrotu do dogmatycznej filozofii, a kazania biskupa Ambrożego nawróciły go do kościoła. Ochrzczony w 387 roku powrócił do Afryki, i tam spełniał czynności kapłańskie. Od 395 roku jako biskup Hipony z zapałem bronił nauki kościoła i zwalczał herezje, nawet te, które jego samego pociągały dawniej. Manicheizm, donacjanizm, występujący przeciw jedności kościoła i pelegianizm, uzależniający łaskę od zasługi. Filozoficzne zainteresowania Augustyna ustępowały pod koniec życia coraz więcej miejsca teologicznym zmarł w roku 430 Pisma Augustyna są bardzo liczne najdawniejsze z zachowanych pisane są w roku 386 pod Mediolanem Contra Academicos traktat polemiczny przeciw sceptycyzmowi De Vita Beata o zależności szczęścia od poznania Boga Soliloquia o sposobie poznawania prawd nadzmysłowych. Już po chrzcie w drodze z Mediolanu do Afryki powstał traktat O stosunku duszy do ciała, de quantitate anime. Większość prac Augustyna pisana była już w Afryce. Najważniejsze są Wyznania (Confessiones) rok 400, przedstawiające stanowisko Augustyna w osobistej formie, na wpół pamiętnikarski, a na wpółmodlitewnej modlitewny. Traktat o Trójcy De Trinitate 400-410. Systematyczny wykład poglądów teologicznych o państwie Bożym De Civitate Dei 413-426. Główne dzieła Augustyna, zawierające zwłaszcza jego poglądy historiozoficzne. Weźcie Retraktaciones, rzecz napisana na krótko przed śmiercią. W której Augustyn streścił swe pisma i skorygował w duchu kościelnym. Koleje życia Augustyna były burzliwe. Charakter niejednolity, namiętny i niepohamowany, umysł gwałtownie przerzucający się od stanowiska do stanowiska. Powiedziano o nim, że u żadnego wielkiego myśliciela nie było takiej odległości między szczytami a najniższymi punktami, jaka była u Augustyna. A także. Że między świętymi Kościoła nie było takiego, który byłby tak mało święty, a tak bardzo ludzki jak on. Zmagała się w nim potrzeba czystej duchowości i płomienna zmysłowość, poczucie wyższości życia duchowego i potrzeba faktów uchwytnych i dotykalnych. Walczył w nim filozof, wielbiciel autonomicznej kultury umysłowej z chrześcijaninem powolnym Kościołowi i jego dogmatom to jeden, to drugi brał górę w Augustynie. Toteż nie ma jednolitego systemu w jego pismach. Nie ma go nawet w choć tam jeden ze składników jego umysłu ustąpił przed drugim. Za to jest w nich niezwyczajne bogactwo, z którego przez długie wieki czerpała filozofia chrześcijańska. Rozwój. We wczesnym okresie Augustyn stał na stanowisku manicheizmu, Potem akademickiego sceptycyzmu. Później nastąpił powrót do dogmatycznej filozofii w duchu Platona. Po nawróceniu zaś dokonało się przejście od doktryn pogańskich do chrześcijańskich. Ale i wówczas Augustyn nie dał swym myślom definitywnej postaci. Myśli Jego do końca ulegały nieustannym przetworzeniom i rozwijały się, przechodząc od autonomicznej filozofii do ortodoksalnej dogmatyki. Od stanowiska naturalistycznego do supranaturalizmu, przekonanego o nieustannym działaniu łaski nadprzyrodzonej. Etapy, przez które przeszła myśl Augustyna, nie były przypadkowe. Nawet manicheizm i sceptycyzm odpowiadały pewnej stronie jego natury. I choć wyrzekł się ich, nigdy jednak nie wyzbył się całkowicie manichejskiego dualizmu i sceptyckiej nieufności do wiedzy przyrodzonej. Poprzednicy. Filozofia Augustyna wyrosła na podłożu doktryn zarówno chrześcijańskich, jak i starożytnych. Z filozofów starożytności głównym jego źródłem był Platon. Platoński idealizm w metafizyce, absolutyzm w teorii poznania, uznanie odrębności ducha, nacisk na irracjonalne czynniki życia duchowego, dualizm życia doskonałego i ziemskiego, wszystko to odpowiadało Augustynowi i oddziałało na sformułowanie jego własnych poglądów znał naukę Platona przeważnie w tym ujęciu, jakie jej dali neoplatończycy, ale ich zasadniczy pogląd monizm i emanatyzm odrzucił i przez to właśnie oddzielił filozofię chrześcijańską od współczesnej pogańskiej. Poglądy, teoria poznania, poznanie duszy. Augustyn dzielił punkt wyjścia z filozofami hellenizmu. Przyjmował, że dla człowieka Celem jest szczęście i że filozofia ma je znaleźć. Ale o szczęściu mniemał, że dać je może jedynie Bóg. Stanowisko to było naturalne w epoce religijnej, a zwłaszcza u filozofa chrześcijańskiego. Ale nikt go nie przeprowadził równie konsekwentnie jak Augustyn. Do szczęścia potrzebne jest wbrew sceptykom poznanie. Nie wystarcza przy tym samo dążenie do poznania. Potrzebne jest posiadanie go. Wszakże nie wszelkie poznanie jest potrzebne, lecz tylko poznanie Boga i własnej duszy. Badania przyrody są to, jak pisał z powodu astronomii, poszukiwania bardzo ciekawe i bardzo próżne. Pragnę znać Boga i duszę. I nic więcej? Nic więcej. To ograniczenie Augustyn przekazał stuleciom. Przetrwało ono całe średniowiecze. Poznanie zaś jest możliwe wbrew sceptykom. Zapewne zmysły podlegają złudzeniom, ale najpierw nie podlegają im zawsze, a powtórę myśl nie we wszystkim jest od zmysłów zależna, lecz posiadając własne tryby rozumowania może sama niektóre prawdy ustalać. Augustyn szukał takiego sposobu poznania, który nie podlega błędom, i przeto stanowi niezawodny punkt wyjścia dla wiedzy. I znalazł przede wszystkim to, że błędy powstają wtedy, gdy wypowiadamy twierdzenia o rzeczach, ale nie powstają gdy o zjawiskach. Nawet i postrzeżenia stają się pewne, o ile rozważa się ich treść, a nie rzeczy, które je wywołują. Nie twierdź nic więcej jak to, że tobie rzeczy się takimi przedstawiają, a nie będziesz miał zawodu. Ale Augustyn nie skończył na fenomenalizmie. Znalazł inną jeszcze niezawodną podstawę wiedzy. Zauważył mianowicie, że zarzuty sceptyków przeciw poznaniu dotyczą tylko poznania rzeczy zewnętrznych, ale nie przeżyć wewnętrznych. Twierdzenia niezawodne nie ograniczają się tedy do zjawisk, lecz obejmują również przeżycia wewnętrzne. O istnieniu rzeczy zewnętrznych można wątpić, ale o własnym życiu wątpić niepodobna. Własna myśl jest faktem ze wszystkich najpewniejszym. To słynna zasada Augustyna. W porównaniu z wiedzą psychologiczną posiadającą pewność bezpośrednią, wiedza fizykalna o rzeczach zewnętrznych musiała się Augustynowi wydać niepewną. Raczej przypuszczeniem i wiarą niż wiedzą. Ty, który chcesz poznać siebie, czy wiesz, że istniejesz? Wiem. Skąd to wiesz? Nie wiem. Czy odczuwasz się jako substancję prostą czy złożoną? Nie wiem. Czy wiesz, że poruszasz się? Nie wiem. Czy wiesz, że myślisz? Wiem. Wszystko jest wątpliwe prócz tego tylko, że jestem i że myślę. A w innym miejscu czy powietrze, czy ogień jest źródłem życia? Co do tego ludzie wątpili, ale któż może wątpić, że pamięta, że rozumie, że chce, że myśli, że wie, że sądzi. Bo choćby wątpił, nie mniej żyje. Jeśli wątpi, pamięta, dlaczego wątpi. Jeśli wątpi, rozumie, że wątpi. Jeśli wątpi, to chce się upewnić. Jeśli wątpi, to myśli. Jeśli wątpi, to wie, iż nie wie. Jeśli wątpi, to sądzi, iż nie należy twierdzić. A zatem wejdź w samego siebie. We wnętrzu człowieka mieszka prawda. Zasada ta, znana jako kartezjańska, ale na wiele wieków przed Kartezjuszem wypowiedziana przez Augustyna, stanowiła zupełne odwrócenie poglądu na poznanie. Było to zerwanie z obiektywizmem, poza który starożytność nie wyszła. Myśl szukająca prawdy, która dotąd stale i mimo wszelkie trudności zwracała się po nią ku rzeczom zewnętrznym, została odwrócona i skierowana ku wewnętrznemu życiu poznającego. I gdy dotąd. Dusza i jej przejawy traktowane były na podobieństwo rzeczy, teraz odwrotnie. Wraz ze zmienioną postawą umysłu, życie psychiczne musiało stać się wzorem dla pojmowania natury rzeczy. Jest zrozumiałe, że to odwrócenie postawy dokonało się w epoce religijnie nastrojonego filozofowania. Oddziałało tu zobojętnienie chrześcijańskie na zewnętrzne warunki życia, oderwanie się od nich, i skoncentrowanie na zbawieniu i na życiu wewnętrznym, które doń wiedzie. Poznanie idei i oświecenie przez Boga. Co umysł poza własnymi przeżyciami poznaje najlepiej? Rzeczy zewnętrzne? Nie. Wedle Augustyna od rzeczy lepiej poznaje prawdy wieczne. To była druga teza wyróżniająca jego teorię poznania. Choć w niej miał poprzedników starożytnych, uzasadniał ją w szczególny sposób, łącząc argumenty antyczne z nowymi. Umysł, wbrew potocznemu przekonaniu, ale zgodnie z poglądem Platona, myśląc, uświadamia sobie przede wszystkim prawdy ogólne i niezmienne. Nie jest zaś to było przekonanie odziedziczone po starożytnych, wytwórcą prawd. Lecz wyłącznie ich odbiorcą. W szczególności zaś ograniczony umysł ludzki nie może wytwarzać prawd wiecznych. Natomiast, jak to Augustyn twierdził w zgodzie z Platonem, a wbrew sensualistom, umysł może wiedzę przejmować wprost, bez pośrednictwa ciała i zmysłów. Skoro więc umysł jest tylko odbiorcą, to przedmioty, które poznaje, muszą istnieć poza nim. Prawdy wieczne w myśli są odbiciem prawd wiecznych istniejących obiektywnie. W analogiczny wtedy do Platona sposób, założywszy receptywną naturę poznania, Augustyn dochodził do uznania idealnego świata. Różnił się natomiast tym, że dla niego świat idealny był złączony z Bogiem. Wieczne istnienie jest właściwe tylko Bogu. Więc prawdy wieczne istnieją w Bogu, są ideami bożymi. Jeśli więc dusza poznaje prawdę, to dzięki temu, że istnieje Bóg i jej udziela swych idei. Wiedzy, o którą na próżno zabiegamy przyrodzonymi władzami naszego umysłu, Bóg udziela duszy drogą oświecenia, illuminatio. Teorię tę nazywano później iluminizmem. Umysł Wedle niej bezpośrednio widzi prawdę, jak oczy widzą rzeczy. Wizjo intelektualizm. Poznanie umysłowe ma charakter intuicyjny. Umysł dochodzi prawdy wprost, bez rozumowania. Podczas gdy na przykład dla Arystotelesa poznanie Boga było rzeczą rozumowania, dla Augustyna było ono przede wszystkim aktem bezpośredniej intuicji, kontemplacji Pojęcie intuicji było w tym religijnym okresie dla zrozumiałych powodów podstawowym pojęciem teorii poznania, ale nie wszędzie było pojmowane tak samo. Dla Filona, dla Plotyna była to ekstaza bez myśli, zachwycenie. Dla chrześcijańskiego filozofa było właśnie spotęgowanie myśli, bo dla tamtych intuicyjne oglądanie bóstwa było możliwe przez zjednoczenie się z nim, dlatego przez Oświecenie, spotęgowanie władz poznawczych. Tam oglądanie Bóstwa było wynikiem przyrodzonego procesu. Umysł poznaje Bóstwo, bo sam jest jego częścią. Tu przeciwnie, oświecenie było pojęte jako fakt nadprzyrodzony, dzieło łaski. Moment nadprzyrodzoności i łaski stanowił kamień węgielny chrześcijańskiej nauki o intuicji. Jeśli ekstaza, ma oznaczać wyjście z siebie i zjednoczenie z bóstwem, to intuicja u neoplatończyków była uwarunkowana przez ekstazę. Natomiast w chrześcijańskim poglądzie, intuicja nie wymagała ekstazy. Łaska oświecenia przypada dobrym. Przygotowaniem do oświecenia jest więc mniej ćwiczenia umysłu niż oczyszczenie serca. Augustyn kładł na to nacisk. Poznanie na pierwszym swym szczeblu przestało być dla nich funkcją teoretyczną, a stało się funkcją praktyczną. Poznanie zakładające bezpośredni udział w nim bóstwa jest poznaniem mistycznym. Mistyczna była ekstatyczna intuicja Plotyna, mistyczna też intuicja Augustyna. Ale charakter intuicyjnego poznania był w obu wypadkach odmienny. Przez nacisk na oświecenie, Spotęgowanie władz przyrodzonych i łaskę, Augustyn stworzył podstawy odrębnego mistycyzmu chrześcijańskiego. Wzorem Greków, Augustyn przyjmował, że poznanie przechodzi szereg stopni, zanim dojdzie do swego celu, ale jeszcze dalej rozwinął naukę ich o stopniach poznania. Ponad stopnie znane Platonowi i Arystotelesowi. Jak to było w duchu religijnej filozofii, jak to czynili również Neoplatończycy, wyższe jeszcze stopnie, mające charakter już nieracjonalny, lecz mistyczny. Ta doktryna Augustyna, pojmująca poznanie mistyczne jako ukoronowanie racjonalnego, stała się wzorem filozofii średniowiecznej. Biorąc za punkt oparcia wiedzę a prioryczną o ideach, Augustyn sposobem na wpółracjonalnym i na wpółmistycznym Dowodził naczelnych tez metafizyki, istnienia Boga i nieśmiertelności duszy. Mamy niezachwianą świadomość prawd wiecznych. Wszystko zaś, co wieczne, może istnieć jedynie w Bogu, więc Bóg istnieje. Jak inni dowodzili istnienia Boga jako przyczyny świata, tak on dowodził jako źródła prawdy. A w analogiczny sposób dowodził również nieśmiertelności duszy. Musi być wieczna, bo uświadamiając sobie prawdy, wieczne ma udział w wieczności. Była to zupełnie inna droga niż ta, którą dla dowiedzenia tych samych tez chodziła na przykład filozofia perypatetycka, za punkt wyjścia przyjmująca wiedzę doświadczalną o realnych rzeczach. Teocentryczna metafizyka. Augustyn przeprowadził to, co było intencją jego poprzedników. Uczynił Boga ośrodkiem myśli filozoficznej. Przeprowadził w poglądzie na świat przewagę Boga nad stworzeniem i całkowitą zależność stworzenia od Boga. Pogląd Jego na świat był konsekwentnie teocentryczny. Z tym łączył się moment drugi, przewaga duszy nad ciałem i moment trzeci, przewaga uczucia i woli nad rozumem. A wszędzie przewaga była trojaka. Była nie tylko metafizyczna, ale też epistemologiczna i etyczna. Przewaga Boga nad światem. Bóg jest najwyższym bytem, summa esencja, bo On jeden istnieje z własnej natury. Wszystko zaś inne mogłoby nie być. On jeden jest bytem niezależnym. Wszelki inny byt istnieje tylko dzięki zarządzeniu boskiemu. Bóg jest nie tylko sam bytem, ale przyczyną wszelkiego bytu i nie tylko przyczyną jego powstania, ale też i wszelkich jego przemian. Nie tylko stworzył świat, ale nieustannie zachowuje go, jakby tworzy na nowo, creatio continua, wbrew poglądowi wcześniejszych pisarzy, że świat, odkąd raz został stworzony, rozwija się już samodzielnie. Gdyby Bóg rzeczą stworzonym Swą twórczą moc odjął Przepadłyby, powiadał Augustyn Bóg kieruje światem I to w najdrobniejszych szczegółach Nie należy słuchać tych, którzy nauczają Że wyższymi świata dziedzinami rządzi opatrzność Niższą zaś szczęścią Wstrząsają okoliczności i ruchy przypadkowe Bóg jest najważniejszym przedmiotem poznania Poznanie przemijających zjawisk nie ma bowiem wartości wobec poznania bytu absolutnego. Zarazem Bóg jest przyczyną poznania. W myśl bowiem Iluminizmu głoszonego przez Augustyna, Bóg udziela prawdy umysłom ludzkim, bo człowiek sam prawdy by nie znalazł. Bóg jest najwyższym dobrem i zarazem przyczyną wszelkiego dobra. Jak wszelki byt istnieje przez Boga, tak samo i wszelkie dobro jest dobrem tylko przez Boga. Cóż warta jest mnogość dóbr, to dobro i tamto dobro? Wyzbądź się tego i tamtego i patrz, jeśli możesz, na dobro samo, a wtedy zobaczysz Boga, który jest dobrem nie dzięki innemu dobru, lecz jest dobrem wszelkich dóbr. Dlatego Bóg jest właściwym celem życia. Dobro, powiada Augustyn, znaczy dla mnie tyle, co należenie do Boga, Michi adherere deo bonum est. Dążenie do Boga leży w naturze człowieka, i zespolenie z Bogiem może jedynie dać mu szczęście. Uczyniłeś nas dla siebie, i niespokojne jest serce nasze, póki nie spocznie w tobie. Tak zaczynają się wyznania świętego Augustyna. Co więcej, Dobra i szczęścia człowiek nie może zdobyć sam, lecz tylko z pomocą Bożą. Są one rzeczą łaski. A na czym zło polega? Na odsunięciu się od Boga i na pysze, która mniema, że stworzenie może obyć się bez Boga. Tak cała etyka Augustyna skoncentrowana była w Bogu. Wszelkie dążenie do dobra, tak samo jak poznawanie prawdy, ma w Bogu zarówno przyczynę, jak i cel. Wobec tej przewagi, jaką w niej posiada Bóg, filozofia Augustyna brzmi jak czysta teologia. Ale nie inaczej jest w innych systemach tej epoki. Wystarcza zaś zastąpić słowo Bóg przez byt bezwzględny, by znaleźć analogię między filozofią Augustyna a filozofią poprzednich, mniej religijnie usposobionych okresów. Przewaga duszy nad ciałem. Augustyn osiągnął czysto spirytualistyczną koncepcję duszy, która zapowiadała się już od Platona i do której ciążyła myśl chrześcijańska. Dusza jest substancją samoistną. Nie jest ani własnością ciała, ani rodzajem ciała. Nie ma w sobie nic materialnego. Posiada tylko takie funkcje jak myśl, wola, pamięć. Wbrew starożytnym nie ma nic wspólnego z funkcjami biologicznymi. Za odrębnością duszy od ciała przemawia szereg względów. Najpierw, że funkcje jej różnią się od funkcji ciała, bo one tylko mogą być zwracane ku sobie, można myśleć o sobie, pamiętać o sobie itd. Powtórę, w przeciwieństwie do ciała, dusza nie znajduje się w jednym miejscu, bo odczuwa podrażnienie, gdziekolwiek ciało zostanie podrażnione. Dusza jest nie tylko różna od ciała, jest odeń doskonalsza. To po Grekach nie było nowością. Nowe było raczej uzasadnienie. Jest doskonalsza, bo bliższa Boga. Gdy ciało jest zniszczalne, ona jest nieśmiertelna. Jest nieśmiertelna, bo poznając prawdy wieczne, ma udział w wieczności. Duszę znamy lepiej niż ciało. Wiedza o duszy jest pewna, o ciele niepewna. To był wynik dokonanego przez Augustyna. Odwrócenia poglądu na poznanie. Co więcej, dusza, a nie ciało, poznaje Boga, którego niepodobna oglądać cielesnymi oczami ani żadnym takim zmysłem. Ciało jest nawet przeszkodą w poznaniu. Rozgwar wyobrażeń, przedostając się do wnętrza duszy, mąci je. Stąd trudność widzenia wewnętrznego i konieczność oderwania się od życia cielesnego, aby zagłębić się we własną duszę. I znaleźć zawarte w niej prawdy. Wobec wyższości duszy nad ciałem należy dbać o duszę, a nie o ciało. Rozkosz zmysłowa jest godna potępienia, bo wzbudza pragnienie dóbr cielesnych i skłania do wywyższania ich ponad dobra duchowe. Przewaga sił irracjonalnych duszy nad rozumem. Zasadniczą postacią życia duchowego nie był dla Augustyna rozum, lecz wola. U podstaw tego twierdzenia leżało takie rozumowanie: właściwa natura każdej rzeczy przejawia się tam, gdzie rzecz jest czynna, a nie gdzie jest bierna. To była jedna przesłanka. Rozum zaś, wedle zgodnej opinii całej starożytności, jest bierny. To przesłanka druga. Stąd wniosek. Naturę ludzką stanowi nie rozum, lecz czynna wola. Natura człowieka przejawia się nie w tym, co wie, lecz w tym, czego chce. Tą nauką o pierwszeństwie woli Augustyn zerwał ze starożytnym intelektualizmem. Stanowisko swoje Augustyn stosował nie tylko w psychologii, ale analogicznie i w teologii nie tylko w naturze ludzkiej, ale i w naturze Boga. Dopatrywał się pierwszeństwa woli. Filozofia jego przeszła tedy na całej linii od intelektualizmu do wolontaryzmu. Była to jedna z najdonioślejszych przemian, jakie dzieliły nowy pogląd na świat od starożytnego. Czynniki irracjonalne mają przewagę nie tylko w dziedzinie działania, ale i w dziedzinie samego poznania. Prawdę o Bogu, która przerasta przyrodzenie człowieka, poznać może nie rozum, lecz wiara. Wiara zaś jest rzeczą raczej woli niż rozumu, a jeszcze więcej rzeczą uczucia. Czyli jak mówił Augustyn, serca. Nie pojmiesz patrząc, staraj się zrozumieć wierząc. Natęż ostrze oczu w twego serca i patrz, a nastaw uszy serca i słuchaj. Nikt nie kładł takiego jak Augustyn nacisku na udział wiary w poznaniu. Nie chodziło mu o zastąpienie rozumu, ale o uzupełnienie go. Wiara i rozum uzupełniają się wzajem. Z rozum byś mógł wierzyć, Wierz, byś mógł zrozumieć. Są rzeczy, którym wierzyć nie będziemy, jeśli ich nie zrozumiemy, i są inne, których nie zrozumiemy, jeśli nie będziemy w nie wierzyć. Daleko odbiegła ta koncepcja od wiedzy autonomicznej, gdzie przyrodzony rozum jest jedynym narzędziem i miarą prawdy. Była to koncepcja dostosowana do ducha chrześcijaństwa. Na niej też budowała scholastyka. Jeśli prawdę zdobywa się nie samym rozumem, to tym bardziej dobro. Jeśli poznanie jest rzeczą woli i uczucia, to tym bardziej działanie. Jeśli więc teoria poznania Augustyna miała charakter wolontarystyczny i w ogóle irracjonalistyczny, to tym bardziej jego etyka. Augustyn ostatecznie zerwał ze starożytnym intelektualizmem etycznym panującym od Sokratesa. Nie dość jest znać dobro, aby je czynić, jak twierdzili starożytni. Trzeba dobro kochać. Tylko z miłości płyną dobre czyny. Zwłaszcza z miłości do dobra najwyższego, do Boga. I szczęście można osiągnąć jedynie przez miłość, bo przez miłość, a nie przez wysiłek myśli, można się zbliżyć do Boga. Nadprzyrodzone czynniki w świecie przyrodzonym. Cała filozofia Augustyna była ześrodkowana w Bogu, jedynym bycie absolutnym i doskonałym. Wobec niego Świat doczesny utracił znaczenie, a jeśli ma znaczenie, to tylko jako dzieło i odblask Boga. Bez Boga niepodobna ani działać, ani poznawać, ani istnieć. Potrzebne jest oświecenie, aby poznać prawdę. Potrzebna łaska, aby czynić dobrze i być zbawionym. I w całej przyrodzie nic dziać się nie może bez udziału sił nadprzyrodzonych. Taki był Supranaturalistyczny pogląd Augustyna na świat, najostrzejsze przeciwieństwo wszelkiego naturalizmu. Wszystkie gałęzie wiedzy łączyły się u Augustyna, bo ostatecznie miały przedmiot ten sam Boga. Bóg jako jedyny byt i prawda to rzecz metafizyki. Bóg jako źródło poznania to przedmiot teorii poznania. Bóg jako jedyne dobro i piękno to przedmiot etyki. Bóg jako osoba wszechmocna i pełna miłości to rzecz religii. Stary podział wiedzy świeckiej na logikę, fizykę i etykę pozostał w mocy, ale podstawa jego uległa zmianie. To wszystko nauki o Bogu ale jedna jako o przyczynie poznania, druga bytu, trzecia dobra. Olbrzymia przewaga Boga nad światem miała dla Augustyna źródło swe w tym, że wszelkie stworzenie jest skończone. Bóg zaś nieskończony. Nieskończoność była dla Augustyna najistotniejszym przymiotem Boga. Świat jest nicością wobec niego, bo co skończone, jest nicością wobec nieskończonego. I dlatego, kto to zrozumiał, byłoby obłędem dbać o świat skończony. Z infinityzmem łączyła się druga właściwość poglądów Augustyna personalizm. Bóg nie tylko jest bytem nieskończonym, ale jest osobą godną miłości. Ten osobisty stosunek do nieskończonego bytu wyodrębnia filozoficzną postawę chrześcijańską, której Augustyn dał wyraz. Istotę Boga w jego przekonaniu stanowiła wola. Zerwał z naturalistyczną koncepcją Boga. Bóg był mu już nie tylko bytem wiecznym i przyczyną świata, ale także kierownikiem świata i sędzią. To stanowiło o zmienionym poglądzie na świat. Nie tylko Wszech Augustyn, nie tylko chrześcijaństwo wydało teocentryczny pogląd na świat. Teocentryczny był przede wszystkim neoplatonizm, ale tam Bóg nie był pojęty osobiście. I z tym wiązała się jeszcze inna różnica obu poglądów. W neoplatonizmie świat był emanacją Boga, wytworem koniecznym naturalnego procesu. U Augustyna zaś wolnym dziełem woli Bożej. Tu dualizm, tam zaś monizm bo tam Bóg i świat były jednej natury. Dla Augustyna świat, jako będący wolnym dziełem Boga, był dziełem rozumnym, był więc wykonany wedle planu. Zatem Bóg w umyśle swym posiada idee, wedle których świat stworzył. Ideje są to główne formy lub zasady rzeczy. Trwałe i niezmienne, które znajdują się w umyśle Bożym. To był chrześcijański platonizm augustyński wariant nauki o ideach, pojętej w duchu teologicznym i personalistycznym. W Bogu istnieje idealny wzór realnego świata. Tę teologiczno-metafizyczną naukę nazwano później egzemplaryzmem. Istnieją wtedy, jak u Platona, dwa równoległe światy. Idealny w Bogu i realny, wykonany w czasie i w przestrzeni. Realny powstał przez umieszczenie idei w materii. Heteronomiczna etyka Teodyceja Świat jest znikomy wobec Boga. Niemniej jest jego dziełem i przeto jest dobry. Cokolwiek istnieje, o ile istnieje, jest dobrem. Wszystko, nawet materia, którą Platończycy i Gnostycy mieli za zło, ma swoje miejsce w porządku świata. Świat jest objawem najgłębszej istoty boskiej. Wszystko w nim jest pełne cudu, od najbardziej codziennych zjawisk, od powstawania żywych istot z nasienia, aż po przebieg dziejów. Jedynie przyzwyczajenie stępiło w nas poczucie cudu. W ocenie świata w sprawie dobra i zła. Leżała główna trudność filozofii Augustyna. Z jednej strony świat jako dzieło i objaw Boga nie może nie być dobry, jednak z drugiej strony istnienie zła jest niewątpliwe. Augustyn miał potężne poczucie zła, manichejskiego dualizmu powtórzmy to raz jeszcze nie wyzbył się nigdy całkowicie. Rozwiązanie konfliktu zaproponowanego przez Augustyna. Stworzyło podwaliny chrześcijańskiej teodycei, czyli obrony doskonałości stworzenia. Pierwszą tezą jego było: Zło nie należy do przyrody, lecz jest dziełem wolnych stworzeń. Bóg dobrą ustanowił przyrodę, lecz zatruła ją zła wola. Do tego przyłączyła się druga teza: Zło nie jest realne, jest tylko brakiem dobra, nie ma absolutnego zła. Jak jest absolutne dobro. Istoty wolne czynią źle wtedy, gdy nie czynią dobrze, gdy odwracają się od dobra lub zwracają ku dobru mniejszemu zamiast ku większemu. Nie niższe cele są złe, lecz złe jest odwrócenie się od celów wyższych. Zła jest bądź pycha, bądź porządliwość. Pycha to chęć wystarczenia sobie bez Boga. Porządliwość to zabieganie o rzeczy przemijające i pozbawione rzeczywistej wartości. Zło jest więc tylko negatywnej natury. Czemuż Bóg jednak i takiemu nie zapobiegł? Temu pytaniu Augustyn przeciwstawił trzeci argument swej teodycei. Zło nie psuje harmonii świata, przeciwnie, jest do niej potrzebne. Ukaranie grzesznych tak samo należy do niej jak nagrodzenie świętych. Bóg wolał stworzyć większe dobro ze złem, niż mniejsze bez zła. To wystarcza do obrony doskonałości boskiego dzieła, i nie potrzeba przypuszczać, jak to czynił Orygenes lub Grzegorz, że zło jest przejściowe i z końcem świata zniknie, i że źli będą nawróceni, oraz dokona się apokatastaza. Nauka o łasce. Właściwością poglądów etycznych Augustyna było. Że złu przypisywały inne pochodzenie niż dobru. Zło pochodzi od człowieka, dobro od Boga, czyli zło jest rzeczą przyrody, a dobro rzeczą łaski. Dobrzy są jedynie ci, co dostąpili łaski. Są więc dobrzy nie z siebie, lecz z łaski Bożej. Łaski zaś dostąpili nie zasługując na nią. Łaska jest dana darmo i nie byłaby łaską, gdyby była udzielana za zasługi. Człowiek jest wtedy odpowiedzialny za zło ale nie za dobro. Tak przepołowiona jest etyka Augustyna. Jedna jej połowa jest wyrazem najdalej idącego supranaturalizmu. Bez łaski człowiek nie może dobrze czynić, a na łaskę nie może zasłużyć. Na tym tle toczył się spór Augustyna z Pelagiuszem o łaskę. Jeden z najważniejszych, jakie zna historia etyki chrześcijańskiej. Był rozprawą supranaturalizmu z naturalizmem w etyce. Pelagiusz uznawał wprawdzie działania łaski, ale pojmował ją tylko jako pomoc i oświecenie i twierdził, że jest udzielana wedle zasługi. Przez to faktycznie usuwał łaskę, zastępował ją wymiarem sprawiedliwości i zastępował religię etyką. Dla Augustyna nie było godnych łaski. Przyznanie wolności ludzkiej współdziałania w zbawieniu byłoby pomniejszeniem Boga. Łaski niepodobno uzasadnić, jest ona faktem ostatecznym. Ludzie dzielą się na tych, co jej dostąpili, i tych, co nie dostąpili, choć jedni i drudzy nie zasłużyli na nią, ale przez nią jedni są dobrzy, a drudzy źli. Dwojakie jest przez to przeznaczenie ludzi. Złym należy się kara i będą ukarani i potępieni, dobrzy zaś będą zbawieni. Łaska jest tedy przyczyną, że ludzkość dzieli się na dwie kategorie zbawionych i potępionych. Jedna część stworzeń idzie z Bogiem inna przeciw niemu: jedna stanowi państwo Boże, druga państwo ziemskie: civitas dei, civitas trena. Upadek człowieka postawił go po stronie przeciw boskiej. Bóg jednakże łaską swą nawrócił i uratował część ludzkości. Ta część należy odtąd do państwa Bożego. Zmagania obu państw stanowią dzieje świata. Augustyn dzielił te dzieje na sześć okresów. Okres szósty zaczyna się z przyjściem na świat Chrystusa i kończy już dzieje ziemskie. Po nim czas zostaje pochłonięty przez wieczność. Ci, co należą do państwa boskiego, wejdą w wieczną szczęśliwość, a inni wieczne zatracenie. Dzieje kończą się rozdziałem ostatecznym i nieodwołalnym. Taki koniec potrzebny był w przekonaniu Augustyna, by okazać zarówno sprawiedliwość Bożą, która karze, jak i miłosierdzie Boże, które zbawia. Augustyn zwalczał manichejski dualizm w pojmowaniu początku świata. Natomiast przyjmował go jako koniec świata, jako nieodwołalny wynik jego rozwoju. Za tę koncepcję dziejów Augustyn został nazwany pierwszym historiozofem. Rzeczywiście, jak nikt przed nim, kładł nacisk w dziejach świata na treść powszechną i rozumną. Przez włączenie historii do rozważań filozoficznych dodał jeszcze jeden motyw do tych, które filozofie chrześcijan wyróżniały od filozofii Greków. Ci bowiem, obojętni dla przemijających zdarzeń, w spekulacjach swych zajmowali się wyłącznie bezczasowym absolutem. Mówili wprawdzie o rozwojach i emanacjach, ale i te pojmowali bezczasowo. Dochodzenia antropologiczne i historiozoficzne wyróżniały Augustyna także od innych pisarzów chrześcijańskich, mianowicie od ojców greckich. Ci w spekulacjach swych zmierzali do poznania natury Boga. On zaś także ku poznaniu natury człowieka, jego cnoty, wolności, zbawienia. Wedle znanej formuły, sprowadził dogmatykę chrześcijańską na ziemię. Połączył dwa krańce religijnie pojętej filozofii naukę o Bogu i naukę o człowieku, o wszechmocnym Bogu i o wolnym człowieku. Istota Augustynizmu Augustyn położył podwaliny pod nową chrześcijańską filozofię. Zerwał z klasyczną postawą Greków, z jej obiektywizmem i intelektualizmem. Jego postawa była introspekcyjna, a wola miała dań pierwszeństwo przed rozumem. Ze zmienionej postawy wypłynął zmieniony pogląd na świat. Grecy skłaniali się do finityzmu i naturalizmu. Augustyn przeciwnie pojął Boga jako nieskończonego, a świat jako twór nadprzyrodzony i dzieło łaski. Postawa introspekcyjna. Pojmująca nawet Boga na podobieństwo własnych przeżyć, prowadziła do personalizmu. Kazała widzieć w Bogu przede wszystkim osobę, której istotą jest wola. Przez to nastąpił odwrót od starożytnego uniwersalizmu. Pojmowanie zaś Boga jako nieskończonego sprawiło, że świat musiał się wobec niego wydać znikomy i że powstał w przeciwieństwie do helenistycznego monizmu skrajny dualizm Boga i świata. Cała zaś koncepcja filozoficzna Augustyna oparta była na wiecznym zaufaniu do woli, wiary, miłości i łaski niż do rozumu i doświadczenia. Na tym podłożu sformułował oryginalne poglądy filozoficzne, starożytnym nieznane i jako twórca poglądu na świat stanął obok Platona, Arystotelesa i Demokryta. Z tych ogólnych własności augustynizmu wypływały szczegółowe jego teorie. W metafizyce egzemplaryzm, będący chrześcijańską postacią plateńskiego dualizmu między światem idealnym a realnym. W teorii poznania a prioryzm, głoszący, że znane są naprawdę wieczne niezależnie od doświadczenia, i iluminizm przyjmujący interwencję Boga w poznaniu. W etyce doktryna miłości i łaski, uznanie wolności, a zarazem predestynacji człowieka. Negatywna koncepcja zła. Pojmowania dziejów jako zmagania się dobra ze złem. Wprowadzając nowe zasady do filozofii, Augustyn nie mógł jednakże i nie chciał całkowicie wyzwolić się od dawnych starogreckich i starochrześcijańskich. Stąd rozliczne napięcia i sprzeczności w jego poglądach. Miał prawdę za dostępną jednostką, ale z drugiej strony uważał ją za przywilej Kościoła. Miał ją za daną bezpośrednio, a z drugiej strony uważał ją za dar nadprzyrodzony. Przewyciężył intelektualizm, niemniej cel ostateczny pojmował intelektualistycznie jako kontemplację Boga. Twierdził, że ciało nie jest złem, gdyż jest dziełem Bożym, a jednak w porządliwości cielesnej widział źródło zła. Zwalczał manichejski dualizm dobra i zła, a przecież właśnie dualizm był ostatnim słowem jego historiozofii. Różne dążności pierwotnego chrześcijaństwa, myśl biblijna i myśl spekulatywna, Duch religijny i duch kościelny, racjonalizm i mistycyzm, wierność zakonowi i miłość, wszystko to złączyło się u Augustyna. Wobec tej pełni motywów sprzeczności nie od razu mogły być usunięte, ani samodzielna myśl chrześcijańska wyraźnie odseparowana od starożytnej. Było to zadanie dla stuleci. Wpływ Bezpośrednich następców Augustyn miał niewielu. Wkrótce po jego śmierci nastąpił zupełny upadek oświaty, ale gdy w parę wieków potem scholastycy podjęli na nowo budowę chrześcijańskiego poglądu na świat, czynili to na podstawach stworzonych przez Augustyna. Był najwpływowszym myślicielem chrześcijaństwa. Wśród łacińskich filozofów średniowiecza był nieporównanie więcej znany i słuchany niż wszyscy ojcowie Wschodu. Przez niego prąd idealistycznej myśli z platońskiego źródła wpłynął do średniowiecza. Długo augustyńska tradycja była bez współzawodnictwa. Stanowiła jedyny typ ortodoksalnej filozofii. Dopiero w XIII wieku Tomasz Zakwinu przeciwstawił jej nowy typ filozofii chrześcijańskiej przez obiektywną i intelektualną postawę bardziej zbliżony do filozofii starożytnej. Ale wpływ Augustyna działał i później. Trzy były najważniejsze nawroty augustynizmu. Pierwszym za Karolingów w VIII i IX wieku podczas pierwszego rozkwitu średniowiecznej filozofii. Od tego czasu Augustyn stał się decydującym czynnikiem średniowiecznej myśli. Drugi nawrót w XIII wieku wzmogły się wpływy Augustyna jako reakcja przeciw arystotelizmowi i powstał tzw. augustynizm XIII wieku. Trzeci nawrót. Z początkiem nowożytnego okresu w XVII wieku, po reformacji, sposobów odnowienia chrześcijaństwa szukano znów w Augustynie. Jansenizm był augustynizmem XVII wieku, a wielkie chrześcijańskie systemy tego czasu, systemy Kartezjusza i Malebransza, w postawie i wynikach zbliżały się do Augustyna. Opozycja. Przeciw augustynizmowi Opozycja musiała wziąć w obronę czynniki pomniejszone przezeń lub pominięte czynniki doczesne, przyrodzone, cielesne, racjonalne, empiryczne. Augustyn sformułował filozoficzną postawę chrześcijaństwa, ale uczynił to w sposób skrajny i wysuwając na czoło jedne składniki życia, otamował inne. Trzeba było, jak powiada Ojken, niewymownej pracy, aby z powrotem odnaleźć równowagę życia. Jeszcze za czasów Augustyna. I w łonie samego Kościoła doszedł do głosu przez usta pelagiusza prąd oponujący przeciw jego skrajnemu supranaturalizmowi. Augustyn zwyciężył na razie, jednakże przeciwny prąd zachował swą żywotność, zwłaszcza w kompromisowej postaci semipelagianizmu. W imię zaś czynników empirycznych wystąpił przeciw czystemu Augustynizmowi w XIII wieku Tomasz Zakwinu. Kościół stanął po stronie tomizmu.